Cześć, dzięki wielkie w ogóle ekipie Kongresono za zaproszenie, dzięki bardzo za przedstawienie mnie, podprowadzenie, tam już mniejsza o mnie, bo ważniejsze są stare dziady z brodami, o których będę dzisiaj mówić, ale tak naprawdę to będzie o nas, anarcho, osobach, o ruchu, o naszych problemach, jak myślenie dialektyczne może nam w tym pomóc. No ja muszę od razu w ramach też takiej autodekonstrukcji filozoficznej się przyznać, że no ja jednak większość życia i czasu w głowie spędzam w środowisku akademickim, więc takie wydarzenia dla mnie nie są typowym środowiskiem do mówienia, ale są najbardziej wdzięcznym, z jakim się spotykam. I trochę dziwnie mi jest mówić o filozofii, o abstrakcyjnych pojęciach, kiedy nasz, wasz, czy jakikolwiek ruch się spotyka z różnymi właśnie klęskami, ale też no, strasznymi sytuacjami, tak jak wojna w Ukrainie, kryzys na granicy z Białorusią, niedawna sytuacja we Włoszech, kiedy Alfredo Cospito mało nie wyzionął ducha w 41 bis i tak dalej, i tak dalej. Więc jakby zdaję sobie z tego sprawę, ale z drugiej strony czasami, i to jest jedna z najważniejszych rzeczy, o której dialektycy nam i dialektyczki przypominają, to jest to, że my tracimy czasami właśnie ten rozsądek, znaczy może nie rozsądek, ale rozum, jakby Hegel powiedział, właśnie w momentach, kiedy mamy taki przymus, że musimy działać, musimy coś robić i czasami robimy źle i chaotycznie przez to, że się na chwilę nie zastanowimy. Myślę, że dobrze to wybrzmiało trochę też w poprzedniej prezentacji o osobach sojuszniczych, dlatego że niektóre osoby chcą pomagać, a nie do końca wiedzą, jak to robić i czasami bardziej przeszkadzają, nie? To do tego jeszcze wrócę. No więc tak, żeby zrozumieć, według mnie przynajmniej, filozofię dialektyczną, to trzeba zrozumieć w ogóle, czym jest dialektyka, jako pewien proces, jako pewne narzędzie myślenia. I myślę, że tutaj najważniejsze są takie trzy pojęcia. Abstrakcja, negacja i konkret. O co w ogóle z nimi chodzi? Więc ogólnie sam Hegel, który jest uważany za twórcę tego, co my nazywamy teraz od XIX wieku dialektyką, on nie lubił schematów takich. Jeśli się spotkałyście kiedyś z... Okej. Okay. Wolniej mówić, tak? Dobra. Jeśli osoby się kiedykolwiek spotkały z dialektyką, to pewnie słyszały o takiej triadzie jak teza, antyteza, synteza. Ja jestem akurat z tej szkoły, która uważa, że to jest zbędne i za bardzo woniące bolszewizmem uproszczenie dialektyki. Dlatego wybrałem sobie inny schemat. Abstrakcja, negacja, konkret. O co chodzi z abstrakcją? Najpierw weźmy sobie to na tapet. Według Hegla, wbrew temu, co dzisiaj mówimy o słowie abstrakcja, abstrakcja to jest coś pustego. Od łacińskiego zresztą abstro, abstrare, czyli uciekać, nie? Biorę sobie jakiś jeden element rzeczywistości, zazwyczaj ten, który mnie interesuje, ten, który mnie się podoba i na jego bazie buduję swój światopogląd albo jakąś teorię, którą próbuję sprzedać innym. I dlatego Hegel napisał kiedyś taki tekst pod tytułem Kto myśli abstrakcyjnie, gdzie właśnie disował to podejście, że filozofia nie powinna w ten sposób działać. Ona się powinna cały czas mierzyć z rzeczywistością, nie? Żeby uzyskać przeciwieństwo abstraktu, czyli konkret. Ale z konkretem właśnie jest ten problem i myślę, że to też na przykładzie intersekcjonalizmu wychodzi i tej kwestii poruszanej przede mną o osobach sojuszniczych, że to nie chodzi o taką zwykłą bezpośredniość naszego doświadczenia codziennego. Bo według dialektyki to też jest abstrakcja, bo my mamy tylko jeden mały nasz niestety wycinek rzeczywistości, który widzimy. I na przykład w naszym własnym wykluczeniu, które nas silnie dotyka i które możemy mieć nawet skonceptualizowane w głowie, możemy nie widzieć uwiązania w te mechanizmy innych osób i na przykład wtedy chcący, niechcący je wykluczyć w naszej walce, nie? W naszej praksis politycznej. No więc Hegel mówi, że abstrakcja to nie jest tylko siedzenie w tej tak zwanej wieży z kości słoniowej akademickiej, ale również takie
jednostronne i ślepe z klapkami na oczach zanurzenie we własnej osobistej sprawie politycznej i tak dalej. Nie chodzi tutaj o jakieś wypośrodkowanie i złoty środek, jakby to Arystoteles powiedział, bo dialektyka nie polega na tym, że no ja mam trochę rację, ty masz trochę rację, 50-50, nie? Nie, to chodzi o to, żeby podnieść się poziom wyżej, na tak zwany poziom meta i spróbować rozkminić jakąś większą strukturę, w którą jesteśmy uwikłani. Więc pozwolę sobie zailustrować to. Nie mam prezentacji, bo nienawidzę prezentacji w PowerPoincie, ale lubię rysunki, ilustracje. Więc z jednej strony mamy abstrakcję i z drugiej strony mamy ten konkret, nie? Co tu się musi stać według chociażby Hegla czy jakiegokolwiek innego dialektyka, dialektyczki, żeby ta dialektyka właśnie zaszła? Po drodze musi być negacja. Czy komukolwiek tutaj negacja się kojarzy z anarchizmem? Jesteśmy blisko, już wiecie, o co mi chodzi. Kiedy widzimy, kiedy filozof, filozofka, osoba filozofująca widzi abstrakcję, to zazwyczaj uruchamia się w nas negacja, sprzeciw, nie? I mówiąc językiem miejsca, z którego ja przyjeżdżam, mamy takie, co ty fanzolisz w ogóle? Co w ogóle to jest niezgodne z moim doświadczeniem, albo to jest niezgodne z jakąś teorią, albo to ujmuje tylko płytko jakąś rzeczywistość, nie? My chcemy ten konkret złapać, tą całą siatkę powiązań, nie? Więc musimy to zanegować. I ta negacja anarchistyczna, ona, znaczy dialektyczna, ale anarchistyczna też, bo przecież anarcho-osoby też się wkurzają, jak ktoś na przykład mówi, no masz mieć taką albo taką płeć i zazwyczaj ona jest przywiązana do tego, co ci, jak to się mówi, assigned at birth, nie? Co ci przypisano przy porodzie. Albo masz być posłusznym obywatelem, obywatelką, robolem i tak dalej. No, anarchizm polega też na negowaniu tego. Ale nie tylko na negacji, która polega na zniszczeniu, ale też na takiej negacji, która odsłania ten konkret naszego życia. No nie, ja jestem kimś więcej. Tu jest coś więcej do tego, tak? Pojęcie obywatela, pojęcie pracownika, pojęcie, nie wiem, mężczyzny, kobiety i tak dalej. To nie wysyca mojego doświadczenia życia. To nie wysyca relacji, w które wchodzę. To nie przedstawia po prostu tej całości, tak? Zresztą Hegel w Fenomenologii Ducha sam napisał, że prawda jest całością, jest procesem. Prawda musi obejmować jak najwięcej rzeczy, w które jest dane zjawisko uwikłane. Lekcja z tego jest taka, że nigdy do pełnej i obiektywnej prawdy nie dojdziemy, więc subiektywizm już w XIX wieku, a nie jakiś postmodernizm tam. Już wtedy degradacja cywilizacji zachodniej następowała, nie? Kolejna rzecz jest taka, że żeby zrozumieć jakiś fenomen, musimy też znać ten proces, o którym mówił Hegel. Czyli wiedzieć, jak wyglądała ta droga dojścia do pewnych tez, do pewnych faktów naukowych i tak dalej. Bo czasami może się okazać, tak jak wczoraj rozmawialiśmy w kontekście ekonomii, że nie chodzi o to, kto jest źródłem danych i kto na przykład mówi w ankietkach i tak dalej o swoim statusie tam ekonomicznym i tak dalej, tylko liczy się, kto liczy te cyfry, nie? Tak jak w tym przywoływanym przez ciebie cytacie ze Stalina, tak? Nie chodzi o to, kto głosuje, tylko kto liczy głosy. A czasami nasza metoda postrzegania rzeczywistości, sposób, w jaki stawiamy pytania, to jest bardzo ważne dla filozofii, nie? Może być źródłem jakiegoś problemu. No. Przepraszam, będę sięgać do notatek, bo chcę w miarę jakby zawęzić to, o czym mówimy. Dobra, Hegel Heglem, to jest XIX wiek, ale był jeszcze taki bardzo stosunkowo radykalny filozof niemiecki, który się zajmował dialektyką, Theodor Wiesengrund Adorno. Jest kilka osób na świecie, które nawet napisały ofen, że według nich był to tak kryptoanarchista, więc może was to zainteresować. Chociaż ciężko mówić anarchista o kimś, kto dzwonił na policję, żeby uspokoić swoich studentów. To tak woli ciekawostki historycznej.
I Adorno twierdził, że myślenie dialektyczne jest nam potrzebne po to, bo zawsze jest jakaś przepaść nie do przeskoczenia pomiędzy myślą a rzeczywistością. Człowiek od kiedy jest rozumny, chodzi po ziemi, musi sobie myśleć o wszystkim, mieć na każdy temat jakieś zdanie albo wyobrażenie. No i to jest problem, dlatego że to nie zawsze odpowiada rzeczywistości i naturze rzeczy, nie? I proponuję, żeby też właśnie spojrzeć na te abstrakcje, o których mówię, jako na... Że do tych abstrakcji zaliczają się pewne tożsamości i ideologie, które nam się odgórnie narzuca właśnie. Nam się wydaje, że jak interesujemy się naukami, filozofią i tak dalej, że my zawsze jesteśmy tymi, którzy poznają i wygłaszają werdykty o rzeczywistości. Tak naprawdę przez większość życia to o nas się wygłasza werdykty, tak? Ty będziesz tym, tamtym i tak dalej. Od szkoły, przez wszystkie instytucje i tak dalej. I widzimy chociażby właśnie na tym etapie, że ten nasz konkret życia, jak już mówiłem, różni się od tej abstrakcji. I Adorno by właśnie powiedział, że nas się próbuje z czymś utożsamić. No, w ekonomii politycznej, w marksizmie, który poniekąd Adorno reprezentował, no takim najlepszym przykładem jest pojawienie się ceny i wartości wymiennej, tak? Że wszystkie usługi, po prostu całe zręby ludzkiego życia, te godziny pracy, które poświęcamy i pracy, którą ktoś, żebyśmy my mogli wykonać pracę, poświęca i tak dalej, i tak dalej. Że to można przeliczyć na cyferki i na pieniądze. Tym samym zakładając pewną równoważność i tożsamość. Dialektyka mówi nie. Każdą tożsamość trzeba od razu podać pod krytykę i rozsadzić, bo zawsze między myślą, między słowem, między abstrakcją, a konkretem życia, a rzeczywistością jest jakaś przepaść. I nie wiem, czy się ze mną zgodzicie, ale anarchizm na pewno jest jedną z takich myśli, czy zbiorem myśli, poglądów, narzędzi umysłowych, które stoją na straży właśnie tej przepaści, tak? Jak Gandalf, you shall not pass. I tu nie chodzi o to, żeby załamać się i powiedzieć, no ja nic nie mogę wiedzieć teraz o rzeczywistości i tak dalej. No nie, bo tak jak w przypadku relacji osób cishet na przykład z osobami queerowymi, czasami wystarczy podejść i zapytać, nie? Jakich zaimków używasz, jak się do ciebie zwracać, co mogę zrobić, żeby komunikacja z tobą była bardziej komfortowa dla ciebie i tak dalej. Myślę, że komunikacja taka sprawiedliwa i taka życzliwa, próbująca zrozumieć drugą osobę, potrafi jakoś nam zabudować tą lukę i zbudować jakąś naprawdę porządną i konkretną wiedzę, nie? No. Jeszcze jednym ważnym pojęciem z dialektyki jest w sumie poniekąd przeciwieństwo negacji, czyli mediacja, nie? Mediacja, możecie kojarzyć, że ktoś jest mediatorem, czyli chce pogodzić coś i tak dalej. Mediacja to inaczej znaczy dla dialektyków zapośredniczenie. Czyli właśnie widzimy, że rzeczy są takie, jakie są, bo są zapośredniczone przez coś, tak? Troszkę mam sprzężenie, jak słyszę tłumaczenie symultaniczne, ale dobra, spróbujemy to przeskoczyć. W każdym razie dialektycy mówią to, co już właściwie wam powiedziałem, że nie ma czegoś takiego jak bezpośrednie doświadczenie, które należy celebrować, bo w nim zawsze jest ukryta jakaś abstrakcja, której dokonujemy. Według dialektyki nie ma czegoś takiego jak bezpośrednie doświadczenie, które należy położyć na piedestale, tak, i celebrować, bo to zawsze będzie pewna abstrakcja i tylko nasza perspektywa, tak, tylko tu i teraz. Okej. Okay. Właśnie jest tutaj prośba z zewnątrz, że jakby osoba tłumacząca mogła tłumaczyć ciszej, bo się nie potrafią połapać. No, czaję właśnie. N-
Znaczy nie mnie, tylko osobom anglojęzycznym. No. Dzięki za cynk. Więc jeśli mamy dwie jakieś rzeczy, między którymi zachodzi sprzeczność, tak? Czyli jakaś abstrakcja, jakaś ideologia, coś narzucone od góry oraz to, jak się rzeczy mają, na przykład dla tych, którzy znają coś od środka, to dialektyka może pójść w dwie strony. Albo zanegować, i to jest ten aspekt negatywny, albo zamediować. To jest ten aspekt dodatni. Jeśli kojarzycie dialektykę z kontekstu heglizmu albo marksizmu, to może się wam kojarzyć, że właśnie dialektyka polegała na tym, że jest jakiś porządek dzieju, który spiralnie do góry podąża. Tak? Najpierw był komunizm pierwotny, potem feudalizm. Potem był kapitalizm i tak dalej, a na końcu jeszcze, co bardziej odpałowi marksiści, łącznie z Marksem, ale tylko przez krótką chwilę, mam nadzieję przynajmniej, twierdzili, że musi być na końcu komunizm z powrotem, nie? Przy okazji mamy cyrkularność historii. No, ktoś tutaj przedawkował ten pozytywny aspekt, nie? No bo historia pokazała, że rzeczy nie są aż takie proste, a poza tym jednak z perspektywy anarchistycznej, szczególnie anarcho-nihilistycznej, to wątpię, żeby ktoś wierzył w jakikolwiek super plan, który ma się wykonać w historii i się wykonuje od wieków. Natomiast przykładem takiej negacji, może takiej absolutnej negacji rzeczywistości, może być skądinąd znana wam postać Maxa Stirnera, którego niektórzy nazywają ostatnim dialektykiem. No bo w zasadzie on wbił parę ostatnich gwoździ do trumny heglowskiej dialektyki. Pokazując, że nawet samo pojęcie człowieka przez duże C, takie humanistyczne, jest widmem czy straszydłem. Dobra, okej. Więc Max Stirner poniekąd wbił gwóźdź do trumny Hegla, pokazując, że nawet takie wzniosłe, humanistyczne, pozytywne pojęcia jak człowiek przez duże C, to też jest, cytując samego Stirnera, widziadło, jak on to mówił? Spuk. Czy tam spuk po niemiecku. Widmo, straszydło, o, tego słowa mi zabrakło, nie? Niezłe duszki, mordo, jak to niektórzy memicznie piszą, nie? W internecie. Okej, okay, dobra. Momencik, techniczna kwestia. Czy teraz lepiej widać w tamtej stronie sali? Super, dzięki. To jest przykład właśnie tego, że mi się wydaje, że o, ja wam tutaj super klarowną jakąś filozoficzną, mam nadzieję przynajmniej, zajawkę przedstawiam, no ale złośliwy jestem, przez złośliwość materii jestem zapośredniczony, tak? Żeby zrozumieć teraz, co tutaj się dzieje, trzeba, żeby zrozumieć, co tutaj się dzieje, na czym polega wystąpienie, to trzeba uwzględnić również warunki materialne, to, że mamy flipchart, kamerę, dużo osób chcących nadążać, widzieć, słyszeć i tak dalej. Okej, okay, dobra. No więc tak, na przykładzie wczorajszej prelekcji o ekonomii, bo pomyślałem, że trochę będę pasożytować na tym, co tu też na Kongresono można usłyszeć. Ten podwójny ruch dialektyki można zilustrować następująco. Ta makroekonomia, którą nam prelegent proponował, ona byłaby tym ruchem negatywnym. Młotem na liberałów, młotem też na socjalistów i tak dalej, żeby pokazać,
negatywną rolę państwa w gospodarce. No ale ja na przykład, zresztą w moich własnych badaniach nad ekonomią polityczną mediów anarchistycznych, bo tym się zajmuję na co dzień, wybieram tą drugą stronę, pozytywną. W sensie, okej, też mówię, że kapitalizm zły i że państwo nie umie sensownych mediów zorganizować, jakby TVN i PiS, i TV PiS to jeden ściek. I tak już żartobliwie mówiłem wielu osobom, podstawowe pytanie naukowe, jakie się rodzi, konstruuje się tak. Lubicie anarchizm? Tak. Chcecie więcej anarchizmu? No to pytanie teraz, jak go zrobić, nie? Więc nie pytamy o negację, o zniszczenie, o destrukcję czegoś, tylko o mediację. Zapośredniczenie różnych elementów, zasobów, ludzi, pracy, czasu, żeby coś stworzyć, nie? Na przykład jak kongresono albo cokolwiek innego. Więc widzicie, dialektyka ma podwójne zastosowanie, nie? Okej. Więc tak jak już mówiłem, podsumowując, mamy stronę abstrakcji, czyli to jest władza, ideologia, taka pusta ogólność, nie? Takie słowa, które są wytrychami dla władzy, a z drugiej strony mamy konkret, który jest życiem, pewną złożoną strukturą, ale jest też samoświadomością, nie? To, że ktoś wyskoczy ze swoją jakąś narracją, ze swoim doświadczeniem, często pokrzywdzenia, no to nie znaczy od razu, i to jest jedna z cięższych rzeczy do przepracowania również w anarchizmie, to nie znaczy, że ten ktoś od razu musi wszystko rozumieć, tak? To był przykład, ktoś spytał osobę prelegencką, która mówiła przede mną o kwestiach sojusznictwa, co jest, jak ja jestem facetem i widzę z zewnątrz jakąś organizację feministyczną, która fanzoli jakieś liberalne kocopoły, nie? I na przykład dyskryminuje, feministki dyskryminują inne kobiety na płaszczyźnie klasowej na przykład, nie? Czy ja teraz mam prawo tam wejść, z zewnątrz zapośredniczyć jako facet i zacząć mansplainingować im ekonomię polityczną? No kurde, jeden rabin powie nie, drugi rabin powie tak. Muszę ograniczyć te nawiązania do memów w moich wypowiedziach, bo zaczyna brzmieć boomersko. Ale problem nadal pozostaje, tak? Więc to jest jedna z kwestii, którą dialektyka na pewno podnosi, że to, że ktoś jest bezpośrednią ofiarą na przykład jakiejś dyskryminacji, to nie znaczy, że ona ma monopol na zrozumienie tego procesu. I to jest ciężkie i brutalne i to jest krytyka, o której mówią dialektycy, tacy jak chociażby Sławoj Žižek albo u nas w Polsce Bartosz Wójcik, który ostatnio rok temu wydał fajną książkę pod tytułem Wojna i motłoch o Heglu. I to są rzeczy, od które często anarcho-osoby ich odsądzają od czci i wiary. No ale z drugiej strony według mnie problem nadal pozostaje, nie? I to jest ta kwestia, w której dialektycy z anarchistkami się mogą pokłócić. Natomiast przejdźmy do następnej kwestii, bo chciałem nawiązać do tematu przewodniego tegoż kongresono, czyli wobec klęski. I stawanie wobec klęski i mierzenie się z nią i wyciąganie z niej lekcji i jakby zakładanie, że klęska zawsze w jakiś sposób będzie nam towarzyszyć, ale nie w taki rozbrajający sposób, tylko w taki mądry sposób, wliczanie tej klęski w koszta, też jest bardzo dialektyczną rzeczą. I przypomniał mi się, wczoraj sobie zanotowałem taki cytat z Hegla, że duch, a duch można u Hegla rozumieć jako, nie wiem, kulturę, stan ducha, tak jak się mówi, że nie łamcie ducha czy coś tam. Potęgą duch jest tylko wtedy, kiedy negatywności patrzy prosto w oczy i przy niej się zatrzymuje. Że właśnie siła myślenia krytycznego, filozoficznego czy anarchistycznego pokazuje się nam wtedy, kiedy potrafimy powiedzieć, okej, tutaj był jakiś fuck up, tutaj coś może nie wyjść, ale udało nam się osiągnąć to i to i to, a wyciągniemy takie lekcje. I wtedy znowu aspekt pozytywny doceniamy i dostrzegamy i aspekt negatywny, nie? No. Wybrałem sobie jeszcze kilka takich przykładów
z literatury anarchistycznej bądź innej, takich dialektyk. I pierwsze, co mi się skojarzyło, to Abolicja pracy Boba Blacka, w której na samym początku pisze on, że są dwa takie skrajne podejścia do pracy. Z jednej strony oblomowizm, a z drugiej strony stachanowizm. Też nie wiem, jak to na angielski przetłumaczyć. Można powiedzieć, że idea of Oblomov on one hand and idea of Stahanov on the other hand. Dokładnie tak. Tak, więc z jednej strony mamy ludzi, którzy mówią, że najlepiej w ogóle nie kiwnąć palcem i nic nie robić i próbują sobie wyobrazić bez żadnego wysiłku rzeczywistość, nawet działania w jakichś kolektywach i tak dalej. A z drugiej strony mamy stachanowców, nie? Tych przodowników pracy, zresztą nie wiem, czy wiecie, ale w bloku wschodnim zazwyczaj znienawidzonych, tak? Jeśli ktoś z was kiedyś oglądała Człowieka z marmuru Wajdy, to tam jest ten główny plot twist tego filmu, kiedy bohaterowi podają rozżarzoną cegłę, bo on układał cegły na czas jako przodownik pracy. Start! Boli? Pewno, że boli. A wyście myśleli, że jak? Ale żeby tak robotnik robotnikowi? Ludzie nie rozumieją nas? Czy chcą domów, nie? A starymi metodami to w 100 lat nie zbudujemy. Normy śrubujemy. I każdy to lubi. Być może to był akt, przepraszam za marksistowski żargon, ale świadomości klasowej, nie? Ten gościu nam narzuca kulturę zapierdolu. My tego nie chcemy. Ja może się odwołam do tej polemiki Maj, która tutaj narosła potem, jak zostanie jakiś czas, bo nie chcę, żebyśmy się kłócili teraz o dialektyczne interpretacje filmów Wajdy, bo to nie jest na to miejsce. To na UW albo u nas na USiU można takie rzeczy robić. Nie traćmy na to czasu. Ale widzicie, jakby czy kult zapierdolu i pogodzenie się z pracą jako najwyższą wartością w życiu rozwiąże nasze problemy? Nie. Czy przymknięcie oczu na to, że trzeba jakąś pracę czasami wykonać i wysiłek wykonać? No nie. Też tego nie rozwiąże. Więc Bob Black jak najbardziej w Abolicji pracy, przynajmniej w tym fragmencie, postępuje wzorowo dialektycznie. Bo wznosi się na poziom wyżej i mówi, że my w ogóle źle używamy słowa praca, źle postępujemy. Daliśmy to jakby ten świat pracy przejąć jakimś ideologicznym abstrakcjom, nie? Cóż by tu jeszcze powiedzieć? Ja się na przykład w takim jednym z pobocznych projektów, jakim się akademicko zajmuję, w badaniu teorii spiskowych w internecie w polskim, spotkałem, że badacze, badaczki często dają się uwieść treści tych opowieści wszelakich. I najbardziej ich zastanawia to, na ile to jest prawdziwe, a na ile nie. Zapominając o czymś, co właśnie z perspektywy dialektycznej, czy po prostu myślenia bardziej rozsądnego widzimy, że w teoriach spiskowych nie chodzi o to, czy one są prawdziwe, czy nie,
tylko one pełnią pewną funkcję, tak? Nie wiem, zapełniają jakąś pustkę egzystencjalną bądź polityczną, wyjaśniają ludziom świat, sprawiają, że się czują bezpieczniej, są narzędziem populistycznym wykorzystywanym przez prawicową politykę i tak dalej. A wiecie, z perspektywy krytyki kapitalizmu wiele tez, które tutaj wysuwamy w naszym środowisku, brzmi jak teorie spiskowe, tylko że my mamy trochę lepsze narzędzia poznawcze, nie? Żeby je konstruować. Więc możemy często mówić identyczne rzeczy jak teorie spiskowcy, ale przecież chodzi nam o coś całkiem innego, nie? My wierzymy w wielki kapitał, oni wierzą w wielką farbę, jakby what's the difference, nie? Big Pharma w sensie. No właśnie różnica jest taka, że to występuje w całkiem innym kontekście i dla całkiem innej funkcji. I to jest to zapośredniczenie, ta mediacja, którą musimy zrozumieć, żeby zrozumieć jakieś zjawisko. Samo zbadanie istoty tez teorii spiskowych na przykład nie wystarczy, musimy mieć kontekst jakiś i tak dalej, nie? Rzeczy same w sobie, jakby to, nie wiem, Kant powiedział, nie istnieją po pierwsze, bo wszystko jest zawsze w coś uwikłane. No. Już dobijając do brzegu, jeszcze sobie pozwolę, bardzo dosłownie zostałem przetłumaczony. Przepraszam, że zużyję drugą kartkę w mojej nienawiści do PowerPointa. Dialektyka samego anarchizmu, bo to jest ciekawe. Nie wiem, czy się zgodzicie ze mną, ale jedną z głównych takich sprzeczności i dwoistości, która rządzi anarchizmem, to jest kolektywizm versus indywidualizm, nie? Ta kreska, ta ściana złowroga, ona zaraz zostanie przekroczona dialektycznie, nie bójcie się. Kolektywizm odpowiada poniekąd temu wznoszeniu się, budowaniu temu, tej konstruktywnej i pozytywnej części dialektyki, nie? Już pomajtało się? Wystarczy. No nie, nie trzeba, dzięki. Ile czasu mi zostało w ogóle? Okej, dzięki. Nieźle jest. To jest często ta metafora spirali albo ślimaczej muszli często się pojawia, kiedy ktoś tłumaczy dialektykę. Bo poniekąd wracamy z powrotem do jakiegoś punktu w naszym zdobywaniu wiedzy, ale patrząc już z mądrzejszej perspektywy nieco na niego, nie? Nasza perspektywa jest coraz bardziej zapośredniczona przez jakieś fakty, które uwzględniamy. Perspektywa kolektywna próbuje właśnie oddolnie budować coś, nie? Z coraz większą ilością ludzi, coś coraz bardziej silnego i tak dalej. Ale ona też polega na tym, że rozpoznajemy coś źródłowego, tak? W tych kręgach filozoficznych, w których ja się opieram, to byśmy nazwali dobrem wspólnym na przykład. Nie chodzi mi o to dobro wspólne, o którym liberałowie lubią mówić, na przykład 4 czerwca, idąc w swoich partaj tagach, w swoich marszach partyjnych. Chodzi mi bardziej o taką materialistyczną definicję, czyli te wszystkie dobra wspólne, oddolne, pozarynkowe, pozapaństwowe, które nam są konieczne, żeby cokolwiek zbudować. Takim dobrem wspólnym najlepszym przykładem jest chyba język, ponieważ wszyscy z niego korzystamy, ale nikt go nie posiada na własność. Jakby, sorry, ale jesteście komuchami z samego faktu mówienia. To jest próba sprywatyzowania dobra wspólnego, czy grodzenia właśnie. Musimy zniszczyć Radę Języka Polskiego, nie? Boże. Tak, jesteśmy po tej stronie kolektywistycznej, więc budować. No ale mamy przecież słownik neutratywów języka polskiego, nie? Który ogarnia ekipa dzielna z Wrocławia. No, więc tutaj właśnie wszystko się buduje przez tą mediację, nie? Że zbieramy jak kula śnieżna coraz więcej elementów, szukamy sojuszniczek, sojuszników, osób sojuszniczych i tak dalej. Ale z drugiej strony mamy ten indywidualizm, który... Moment, trzeba zacząć od...
spiralą schodzi w dół. No najlepszy przykład to jest Max Stirner, nie? Jak byście sobie kiedyś poczytali jedynego jego własność, to on bierze te różne metki, które mu przykłada społeczeństwo, nie? Człowiek, mężczyzna, obywatel i tak dalej i je dekonstruuje i pokazuje, że to nie jestem ja. To jest, to przyszło z zewnątrz, tak? Ktoś próbuje skolonizować moje życie od środka w zasadzie, nie? I na końcu schodzi po prostu, właśnie Stirner schodzi do ja, do takiego ego, mówiąc trochę, przepraszam, ale psychoanalitycznie. Ale można by w sumie pójść jeszcze dalej i powiedzieć, że w zasadzie człowiek jest taką nieokreśloną pustką w środku, nie? Która tylko czeka na to, żeby znaleźć sobie jakąś metkę, którą przemielimy i zaraz potem porzucimy, nie? Myślę, że to jest ten główny żywioł, który napędza anarchizm, tak patrząc z perspektywy dialektycznej. Jak teraz się łączą te dwie kwestie? No na przykład włoscy filozofowie reprezentujący ten intelektualny ruch, który wyrósł z włoskiego autonomizmu lat 60. 70. lubią się posługiwać takim pojęciem jak multitudo, wielość. Że my nie jesteśmy klasą robotniczą, tylko w ogóle jesteśmy wielością, tak? Jakby nasza siła, wszystko co pozytywne wynika z tego, że jesteśmy razem, ale też jesteśmy cholernie różni. Bo gdybyśmy wszyscy byli tacy sami, to przecież nie byłoby sensu się komunikować, nie mielibyśmy sobie, nie wiem, ekonomicznie nic do zaoferowania i tak dalej. Nie bylibyśmy sobie potrzebni w ogóle, nie? Wkurzyłem jakieś duchy starych filozofów, dialektyków. O, dobra. Wszystko widać? Posłużę za obciążnik do tego. Wielość może istnieć tylko właśnie dzięki temu, że jest wiele rzeczy, że są różnorodne, że mają potencjał jakiejś indywidualizacji. I właśnie to wynika stąd. Więc jednej z najważniejszych kwestii kolektywu, bycia w kolektywie, czyli tego, że jesteśmy różni, mamy sobie różne rzeczy do zaoferowania, nie byłoby, gdyby nie pierwiastek indywidualistyczny. Ale dobra, weźmy to w drugą stronę. Co ze świata dóbr wspólnych i kolektywu może zaproponować, jakby ten świat, co może zaproponować indywidualizmowi? No, weźmy na przykład moją własną perspektywę, jak ja się spotkałem z anarchizmem indywidualistycznym albo anarchonihilizmem. Znalazły się życzliwe osoby, które mi to wyjaśniły. Znalazły się książki, takie jak Stirner, ale też, nie wiem, pisma jakieś Alfredo Cospito, o którym już wspominałem i tak dalej, które to tłumaczą w przystępny sposób. One stanowią w chwili obecnej już pewien jakiś wspólny zasób, tak? Również wynik współpracy, że coś się pojawiło, wydrukowało, jest cała jakaś w ogóle infrastruktura, również komunikacji, że są jakieś osoby, które mi coś wyjaśniły, które podzieliły się swoim bardzo indywidualistycznym, ale jednak uwspólnionym ze mną doświadczeniem. Więc nie byłoby tych najbardziej wysublimowanych i radykalnych nurtów indywidualizmu, patrząc z perspektywy dialektycznej, gdyby nie rzeczy wspólne właśnie. Począwszy od tak trywialnych rzeczy, jakaś infrastruktura, żeby coś wydrukować, opublikować w internecie i tak dalej, ale skończywszy na takich abstrakcyjnych i wzniosłych kwestiach, jak komunikacja właśnie, komunikowanie, jak wzajemna współpraca, nie? Zresztą sam Stirner pisał o czymś takim jak Unia Egoistów, czy Zjednoczenie Egoistów, tak? Którą przeciwstawiał klasycznemu rozumieniu kolektywów, tak? Dopiero jak przepracujesz swój egoizm, jesteś w stanie tak naprawdę wejść w zdrową relację z drugim człowiekiem. To są bardzo abstrakcyjne nadal, niestety, mam wrażenie rzeczy. Więc wezmę jeden przykład, który dla niektórych może być bardzo relatable, dla niektórych może być bardzo memiczny, czyli obiecywana przeze mnie w zapowiedzi afera jogurtowo-insurekcyjna. Nie wiem, czy osoby słyszały o tym kiedykolwiek. Może ręka w górę, kto słyszał? Powtórzę ostatnie zdanie. Myślę, że takim konkretnym przykładem, kiedy tą dialektykę można z abstrakcji znieść do konkretu, jest tak zwana afera insurekcyjno-jogurtowa.
Aha, bo tak, dla niektórych osób to może być życiowe i jakby znane, relatable, a dla innych to może być po prostu śmieszny mem albo nieśmieszny. Otóż jakiś czas temu jeszcze prowadził swój wielomiesięczny strajk głodowy w włoskim więzieniu anarchista Alfredo Cospito. I już nie wnikając w szczegóły, jak przerwał tą swoją bohaterską głodówkę, to podobno, to też nie jest pewne do końca, pierwsze, co zjadł po tej głodówce, to jogurt niewegański. I kilka osób działających na YouTubie polskim czy w jakichś sferach influencerskich związanych z weganizmem jako z ruchem wykorzystało tę okazję, żeby po prostu drzeć łacha z anarchizmu, o, jacy z was hipokryci i tak dalej. I pewne osoby wzięły sobie to bardzo do serca, stając w obronie Cospito wręcz jak jakiegoś idola w bardzo anarchistyczny sposób. Jak na przykład mój kolega w anarchomedialnym fachu, czyli Anarch z Radio Anarchia. No nie do końca pochwalam to, co zrobił. Dlatego, że postanowił za wszelką cenę bronić Alfredo Cospito, który tak naprawdę nie potrzebował obrony, bo chyba jego życie i czyny mówią same za siebie. Ale były też inne reakcje. Osoby tworzące takie portale jak Grecja w ogniu albo Czarna Teoria postanowiły zaproponować debatę, dyskusję z tymi osobami, a myśląc logiką mediacji, taką bardziej kolektywną, wykorzystajmy to, żeby rozpromować anarchizm, żeby zrobić jakąś dyskusję, żeby na przykład skrytykować brak krytyki krytyka krytycznej krytyki. Przepraszam. Żeby skrytykować na przykład obojętność wegan niektórych wobec kapitalizmu. Serio, naprawdę. Jest mnóstwo osób, które działają jakoś aktywnie w związku z weganizmem, a nie potrafią połączyć kropek, że to jest zapośredniczone przez kapitalizm, nie? Że to kapitalizm przede wszystkim zmienia życia zwierząt, w tym również ludzi, w potencjalny towar i w zasób, który trzeba przede wszystkim przemielić, a nie uszanować jego indywidualność i wyjątkowość, nie? Więc widzicie, tutaj wychodzi taka dialektyka, że można iść na ślepo, bezpośrednio i krytykować, bronić autorytetów anarchistycznych, przecież to jest oksymoron, nie? Nie ma czegoś takiego jak autorytety w anarchizmie. A z drugiej strony można nawet tak dziwną, trochę cringe'ową, w sensie żenującą sytuację ludzi krytykujących kogoś za zjedzenie jogurta wykorzystać, żeby w miarę sensowną dyskusję wyciągnąć. I stworzyć nawet swego rodzaju zwierciadło, w którym ci wielce krytyczni weganie mogą się przejrzeć i zobaczyć, że no, w naszym podejściu czegoś brakuje, na przykład krytyki systemowej, kapitalizmu i tak dalej, zamiast robić z kwestii weganizmu stricte indywidualnej, konsumenckiej odpowiedzialności, co jest moim zdaniem przedłużeniem logiki takiej liberalnej, indywidualistycznej, kapitalistycznej, gdzie jesteśmy konsumentami, a nie częścią właśnie zapośredniczonej sieci powiązań w systemie kapitalistycznym. I właściwie tym wątkiem półpoważnym, półśmiesznym chciałbym zakończyć tę wycieczkę w świat dialektyki. Nie wiem, czy kogokolwiek to zachęci do jakichś dalszych wycieczek w świat filozofii, ale chciałem pokazać, że właśnie ta myśl, którą właśnie paru dziadków z brodami w XIX wieku zaczęło, może być narzędziem do podejścia anarchistycznego i że anarcho-osoby są często bardzo dialektyczne, a nawet o tym nie wiedzą, bardziej niż Hegel, Marx, Engels i cała ta rodzinka brodaczy. W sumie nie mam żadnego przedstawienia Hegla z brodą, ale wiecie, o co mi chodzi, to jest takie powiedzonko, nie? Bakunin na przykład swoją przygodę z radykalnym, takim negującym anarchizmem zaczął przecież od Hegla właśnie, nie? Że jeśli lubujecie się w filozofii i w rozkminach takich bardziej intelektualnych, no to ten świat dialektyki może być rzeczywiście dla was. Jeśli nam zostało jeszcze ciut czasu, to chętnie odpowiem na jakieś pytania. A tymczasem bardzo dziękuję za waszą uwagę. Mam nadzieję, że nikogo nie przynudziłem.
Właśnie, moderator musi teraz to ogarnąć. Już. Nie, dam kolegę, bo wiesz. Dzięki, ciekawe było to wystąpienie. Jakbyś mógł na sekundę cofnąć ten plakat do pierwszego slajdu. I gdyby na przykład wziąć czerwony mazak i chcieć zaznaczyć na tym schemacie, które z tych etapów czy tych instancji są, oczywiście ja kumam, że to jest wulgarne uproszczenie, ale co z tego się dzieje na poziomie praktyki? Ma jakiś materialny wymiar, tylko negacja. Abstrakcja i konkret są na poziomie wiedzy czy ideologii wyłącznie, tak? Przepraszam, że tak podkradnę mikrofon. W sensie z perspektywy anarchistycznej myślę, że najważniejsza jest negacja. Zabrzmi teraz bardzo nieintuicyjnie, ale praxis, praktyka. Muszę zwolnić, ponieważ tłumaczenie. Robienie rzeczy jest bardzo negatywne. Dlaczego? Dlatego, że spotykamy się wtedy z oporem materii, z rzeczywistością i często wiele naszych abstrakcyjnych właśnie domysłów, ideologii rozbija się o tą praktykę, nie? Ja właściwie odpowiadam tobie, więc... Mogę kontynuować? Więc myślę, że w tym kontekście właśnie najbardziej praxis jest najważniejsze w momencie negacji. Jakby to ono jest negacją, bo wtedy się zderzamy z rzeczywistością i budujemy jakiś konkret. Widzimy te wszystkie sieci zapośredniczenia właśnie, jakiś system, jakąś całość społeczną, która żyje. A niszczymy te wszystkie abstrakcje, które gdzieś tam wcześniej mieliśmy w głowie, nie? Zresztą często złośliwie mówimy tam burżujom czy klasie średniej, żeby się wzięli za jakąś robotę, nie? To jest trochę powielenie tej bolszewickiej logiki wielbienia pracy, ale jest tym ziarno prawdy, nie? Nie wiem, czy cię satysfakcjonuje moja odpowiedź. Wiesz, byłem ciekaw tego, co ty myślisz, więc owszem. Dobra, to ja chciałem takie zastrzeżenie moje, bo negacja wszystko fajnie, ale dialektyka zakłada także, że na negacji się nie kończy i jednym z założeń dialektyki jest to, że zawsze na końcu zachowuje to, co się neguje. Ja sobie kiedyś wymyśliłem takim złośliwym, że dialektyczny model rewolucji polega na tym, że najpierw w punkcie A masz ludzi, którzy są zmuszani przez jakąś władzę, żeby coś robić. Potem jest potem jest jakaś rewolucja, która tę władzę obala, a na końcu okazuje się, że ludzie właściwie robią cały czas to samo, tylko już tym razem jako wolni i niezależni. I wydaje mi się, że to dość dobrze opisuje szereg różnych XIX i XX-wiecznych rewolucji europejskich czy po prostu światowych, które też inspirowały Hegla, inspirowały dialektyków, że no, obalano na przykład jakiś reżim tylko po to, żeby potem zbudować reżim nowy. Wiesz co, no spoko, ale to jest mój naturalny sposób mówienia i muszę się wysilać, ale postaram się. No rozumiem. Dobra. To mniej więcej to jest chyba moje zastrzeżenie, bo dialektyka na negacji się nie kończy. Negacja jest tylko jakimś tam momentem. Na końcu jednak zawsze się wraca do tego, co było na początku i tak naprawdę wydaje mi się, że zachowuje się często nie to, co się... Właściwie no, zachowuje się często to, co właściwie powinno zostać zniesione. Ja tylko odpowiem. To jest też moja wina, że tego nie wyklarowałem i nie wykonałem tu obowiązku też historyka filozofii, że są różne sposoby interpretowania dialektyki. Są i byli ludzie, którzy Hegla interpretowali jako filozofa pojednania. Sam Bakunin miał taki okres w swoim życiu, w okresie jeszcze, kiedy w Rosji żył młodzieńcem będąc. I wtedy rzeczywiście mamy to zachowanie i takie konstruktywne budowanie i tak dalej. Ale my mówimy o dialektyce w kontekście anarchistycznym. Czy może wręcz próbujemy tu zbudować pewną anarchodialektykę. I wtedy już ciut starszy Bakunin by powiedział,
że to nie chodzi o to, żeby pogodzić ze sobą jakieś wywołujące sprzeczność elementy, tylko w ogóle wyjść poza to, czyli na przykład wyjść poza jakieś toksyczne, przemocowe relacje społeczne i spróbować zbudować na obrzeżach coś własnego, nie? Więc myślę, że to też jest kwestia tego, co my chcemy z tą dialektyką zrobić, czy my chcemy się na pewno trzymać litery jakiejś wyznaczonej przez takiego, a nie innego filozofa, czy może chcemy tą dialektykę przechwycić, zremiksować na naszych warunkach, nie? Ja tak chciałam powiedzieć, jako osoba tłumacząca twoje przemówienie i też jako osoba z wyższym jednak wykształceniem, muszę ci powiedzieć, że większa część twojego wykładu była dla mnie bardzo trudna do śledzenia. Jeśli chodzi o tłumaczenie, bardzo, bardzo trudna. I zastanawiam się, w ogóle to jest moje pytanie, po co nam anarchistyczna dialektyka? Po co nam w ogóle, jakby dlaczego, jakby czy powinniśmy jako ruch anarchistyczny może starać się być jak najbardziej inkluzywni? Jakby jaki jest cel w ogóle włączania takiej akademickości w ruch anarchistyczny, który i tak wydaje mi się, że jest w dużej mierze średnioklasowy i akademicki? Wydaje mi się, że to, czego nam potrzeba, to jest trochę rzecz przeciwstawna, no nie? Jakby myślenie o tym, jak najbardziej uprościć nasz język i nasze sposoby działania i rzeczywiście jednak może nie tyle się koncentrować na teorii anarchistycznej, ile na praktyce, bo wydaje mi się, że to jest coś, czego nie mamy jakichś ogromnych, nie wiem, rzesz ludzi zorganizowanych w ruchu anarchistycznym, prawda? I moje pytanie jest właśnie takie, po co nam ta anarchistyczna dialektyka? A poza tym chcę też powiedzieć, że jako osoba akademicka, która postrzega siebie jako anarchista, myślę, że dobrze byłoby, gdybyś popracował trochę nad językiem, żeby jednak odchodzić od tych wszystkich nazwisk, dat i jakby zastanowić się, w jaki sposób, jakby w ogóle po co chcesz dotrzeć z tym do ludzi, a po drugie, w jaki sposób, no nie? I osobom, które z kolei, które na przykład mówią, to jest mój sposób mówienia i nie będę zwalniać, chciałam przypomnieć, że nie chodzi tylko o komfort osób tłumaczących, ale o osoby niepolskojęzyczne, które próbują uczestniczyć w spotkaniu, no nie? Więc jeżeli mówimy bardzo szybko, to nie chodzi o to, że tłumaczka czy tłumacz będzie miał trudno, tylko że osoba po prostu nie zrozumie i nie będzie mogła wziąć udziału. Także błagam, weźcie to wszyscy pod uwagę. Ja myślę, że kwestia tłumaczenia musi być gdzieś tam w kuluarach między osobami wytłumaczona. Bardzo ci dziękuję za te uwagi. I pokornie, i też niestety muszę się z nimi zgodzić. Jakby, okej, okay, na swoje usprawiedliwienie mogę powiedzieć, że mnie przede wszystkim ten oto instrument peszy i może gdybym miał więcej gestykulacji wolnej i luzu i mniej stresu, to bym starał się łatwiej to przedstawić. Ale rzeczywiście, na początku zaznaczyłem, że ja przychodzę trochę tutaj z zewnątrz, ze środowiska akademickiego. I to jest dobre pytanie, po co w ogóle nam to wszystko, nie? No z jednej strony tam jest mnóstwo niepotrzebnego rzeczywiście balastu. To nie jest tak, żeby zajmować się filozofią, trzeba od razu przestudiować ileś tam tysięcy lat myśli, głównie europejskiej, białych, starszych facetów, głównie z brodami, znowu to powtórzę. Ale z drugiej strony właśnie chodzi o to, i dlatego ta myśl dialektyczna przychodzi i alarmuje, żeby nie dać się zaczarować tej właśnie bezpośredniości i rzucaniu się tylko w praktykę. Żeby były jakieś również pochodzące ze środowisk intelektualistycznych, akademickich i tak dalej narzędzia. Chodzi o to, żeby nie popaść tylko w taki jednostronny aktywizm, i bezpośredniość naszego doświadczania i działania, i bycia opresjonowanym. I po to z różnych miejsc, niestety głównie ze środowiska akademickiego w formie takiej często hermetycznej,
przychodzą takie teorie i tak dalej, żeby nas zaalarmować, tak? Że trzeba czasami więcej ruszyć głową. I no niestety nie każdy ma czas i siły, nie każdy ma tak zbudowaną swoją neurologię czy psychikę, żeby móc się temu poświęcać. Poza tym ja też nie uważam, że anarchizm powinien być głównie filozofią. Filozofia jest dla mnie tylko narzędziem i dla większości z was, jeśli już, pewnie też tylko narzędziem. No ale są jednak pewne narzędzia właśnie, które nam są konieczne, żeby jakby wylać sobie kubeł zimnej wody na głowę, zdystansować się i pokminić po prostu, nie? Ale wiem, zawsze można popracować nad inkluzywnością tego dyskursu, tej narracji, tego wykładania historii czy teorii i tak dalej. I tu pokornie muszę to przyjąć. Ja mam z tym sam jeszcze dosyć duży problem. No ale to nie wiem w sumie, nie chcę teraz się już rozwodzić i paplać głównie z zakłopotania, ale uważam, że jednak jest pewien sens, żeby czasami coś ukraść albo zeskłotować, metaforycznie mówiąc, ze świata akademickiego, filozoficznego. Niestety muszę przerwać i poprosić o przeniesienie reszty dyskusji w kuluary, ponieważ kończy nam się czas. Dziękuję Michałowi za prelekcję i wam za uczestnictwo. I po strawie dla ducha chciałbym zaprosić na obiad.